Pomnik stulecia Bitwy Warszawskiej powstał z inicjatywy sieradzkich harcerzy, a przede wszystkim komendanta chówca ZHP Sierad, harcmistrza Przemysława Serwety. Do pomysłu przyłączyło się sieradzkie starostwo powiatowe. Fundatorami Miejsca Pamięci są Powiat Sieradzki oraz Związek Harcerstwa Polskiego w Sieradzu. Obelisk stanowią dwie granitowe płyty o wysokości ponad 2 metrów i blisko 60 cm szerokości w każdej z płyt. Przerwa między płytami symbolizuje środkowy bieg rzeki Wisły, który dzieli obie części Warszawy. Na szczycie umieszczony został odlew orła, wykonany według wzoru z 1919 roku. Na lewej części monumentu widnieje napis: w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Na prawej płycie umieszczono słowa ku pamięci wszystkich uczestników cudu nad Wisłą z 1920 roku. Bohaterskim obrońcom ojczyzny przed najazdem bolszewickim. Całość łączy podpis: Społeczeństwo Powiatu Sieradzkiego. Po bokach zasadzono drzewka, które przekazało Nadleśnictwo Złoczew. Orła zwieńczającego dwie płyty obelisku odlano w pracowni artystycznej pani Agnieszki Lisiak w Ostrowie Wielkopolskim. Pomnik znajduje się na skwerze przy starostwie powiatowym od strony ulicy Piłsudskiego. Pomnik wykonał zakład kamieniarski Edwarda i Konrada Grobelnych z podsieradzkich jezior. Panie Edwardzie, szczęśliwie zakończona instalacja, piękny obelisk. Proszę powiedzieć, z czego on jest wykonany? Granitu polskiego z Szczelina. Granit polski ze Szczelina. Prosty bardzo w formie. Rozumiem, że to pęknięcie, bo takie opinie też słyszałem, to rzeka Wisła, cud nad Wisłą, zwieńczony pięknym polskim orłem w koronie. Ten orzeł jest wykonany? Orzeł z brązu jest wykonany. To naprawdę na lata wyjątkowa pamiątka, w bardzo dobrym miejscu, ale też sporo pracy i krótki termin realizacji. Niestety, trochę kosztowało nas to pracę, ale udało się wszystko dziękować Bogu, że tak wszystko poszło dobrze. Patrząc teraz na ten obelisk, odczuwał Pan satysfakcję, że Wy jako zakład również dołożyliście cegiełkę do tego, żeby to tak w tej chwili pięknie i okazale na kolejne lata i dla kolejnych pokoleń wyglądało? Oczywiście, satysfakcja jest z wykonania takiego pomnika dla Sieradzan.